Na końcu czasów, choć nie wiadomo kiedy to nastąpi, będzie sąd. Sąd, w którym argumentem za życiem będzie miłość. Miłość, którą swoim działaniem, swoimi czynami, swoją rezygnacją z siebie mogłem zdziałać tu i teraz. Sąd, na którym się okaże, jakim byłem człowiekiem tak naprawdę, a nie tylko we własnym mniemaniu. Nie wiem, czy to zauważacie, ale tegoroczny Wielki Post daje nam nieskończoną możliwość, żeby usłyszane słowo przekuć na rzeczywistość, na konkretne działania. Środa przyniosła nam wskazówkę, żebyśmy nie działali na pokaz, pod publikę. A przecież chciałoby się tak wrzucić fotkę z paczką dla uchodźców i pokazać się. Nie tędy droga. Miłość nie krzyczy, że nadchodzi. Miłość nie żebrze zauważenie. Miłość rodzi się wtedy, gdy moje oczy dojrzą człowieka, któremu winienem jestem pomóc. Bo przecież jestem chrześcijaninem. Więc powinienem mieć oczy zdolne do widzenia, a nie tylko do gapienia się w dal. Niedziela wyprowadziła nas wraz z Jezusem na pustynię, żeby doznać wpierw braku, aby później umieć cieszyć się z małych rzeczy. Poszliśmy na pustynię, by ostudzić emocje, by wyciszyć zgiełk, by zwolnić tempo. I tym samym, żebyśmy zobaczyli, ile pokus jest wokół nas, które szarpią nami jak tłum fanów swoich idoli. Pokusa krzyczy do nas: tu jestem, weź mnie ze sobą. Uczynię twoje życie bajecznym. Będziesz królem. Choć pewnie małym drukiem zapisane jest, że pustym i łatwym do sterowania. No to przed nami ukazuje się tron, ale nie dla nas. Dla nas miejsce jest przed nim, bo tron jest dla Syna Człowieczego, przychodzącego zobaczyć, czego nauczyliśmy się od Niego. Na ile słowa Jego nauk stały się naszym życiem. On zasiada, żeby przyjrzeć się nam. Ale to przyszłość. Teraźniejszość staje się okazją do weryfikacji naszego życia, do dokonania zmian, jeśli wydaje nam się, że zbyt mało jest w nich dobra. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem więziony, byłem przybyszem, byłem nagi. Wszystko to mamy obecnie na wyciągnięcie ręki. Te dramatyczne wydarzenia na wschodzie powinny przyprawiać nas o niepokój, o brak snu, o podejmowanie rozsądnych decyzji, o taką ludzką wrażliwość, empatię. Coraz więcej nasz kraj przyjmuje ludzi, którzy spełniają wszystkie warunki. Nadzy, głodni, spragnieni, obcy. Do tego wystraszeni i samotni. Każda pomoc jest ważna. Działając dzisiaj, inwestujemy w wieczność. Mój dar płynący z serca, czy to będzie złotówka, wolne miejsce w mieszkaniu, torba jedzenia, ciepła kurtka czy pluszowy miś dla dziecka, jest darem bezcennym. Bo powtórzę to jeszcze raz. Jesteśmy chrześcijanami. Przypomnijmy sobie, że Chrystus nie wchodził do wioski z banerem "udzielam pomocy". Chrystus wchodził i dostrzegał tych, którzy tej pomocy wymagają. Jeśli pomyślisz, że Jemu było łatwiej, bo był Bogiem, to pamiętaj, że był też człowiekiem. Nic, co ludzkie, nie było Mu obce, oprócz grzechu. Doświadczył wszystkiego. Głodu, odrzucenia, nagości, pragnienia, pokus, fałszywych oskarżeń, pobicia, nienawiści, aż po śmierć. Wiedział, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, w którym jest miłość. Ale może jeszcze dziś ta miłość nie uaktywniła się. Więc teraz jest czas. Czas realizacji uczynków miłosierdzia.